Dzień dobry moi kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie Q&A. Zrobimy sobie takie większe pogaduchy na trochę głębsze tematy. Często robię Q&A na Instagramie, ale tam nie mogę się tak rozwinąć, tam jest też mniej miejsca, więc tym razem poprosiłam Was na Instagramie, żebyście zadawali mi pytania do Q&A na YouTubie. I jeżeli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to właśnie tam zawsze organizuję Q&A. Jeżeli jest Q&A na YouTubie, to też tam jest możliwość zadawania mi pytań do tego Q&A, więc zapraszam Was serdecznie do obserwowania właśnie w tym celu, ale też po dużo modowych i życiowych inspiracji. Kochani, pytania przygotowane, kawa przygotowana, odpalam Instagram, wchodzę w to Q&A i zaczniemy sobie od pierwszego pytania, jakie się pojawiło. Łyk kawy na dobry początek. Wy też, dziewczyny i chłopaki, jeżeli oglądacie teraz to Q&A, usiądźcie sobie przy kawie, przy herbacie, czy cokolwiek tam lubicie, cokolwiek sprawi Wam przyjemność i przy czym miło będzie Wam się słuchać tych naszych pogaduch. Uwielbiam kawę. Dobra, pierwsze pytanie. Jak mieć w sobie tyle pozytywnej energii? I powiem Wam, że ja dostaję to pytanie często, co więcej, nawet ostatnio z moją przyjaciółką gadałam o tym, że zawsze jak u niej mam takie babskie nocowanie, to ja się budzę od razu taka naprawdę naładowana dobrą energią i gotowa na dobry dzień, na przeżycie jakiegoś dobrego dnia. I wiecie co, zaczęłam się sama zastanawiać, skąd to się bierze i powiem Wam, że budzenie się z pozytywną energią, zaczynanie dnia z dobrą energią, to jest wybór. To jest mój osobisty wybór. To nie jest tak, że osoba, która ma dużo pozytywnej energii, nie ma problemów. Problemy ma każdy i nie ukrywajmy, no nie znam osoby, która nie miałaby jakichś problemów w życiu. Każdy ma problemy, nie ukrywajmy tego, nie zamiatajmy tego pod dywan. Każdy z nas ma problemy. Ja mam problemy, ty masz problemy, każdy z nas ma problemy. I oczywiście ciężko czasami, myśląc o problemach, jest mieć w sobie dobrą energię, pozytywną energię. Dlatego to musi być nasz wybór. Jeśli pytasz mnie, skąd ja biorę moją pozytywną energię, to jest mój wybór, że mimo tego, że mam jakiś problem, to wybieram to, że skupię się na tym, co jest dobre w moim życiu. Bo problemy ma każdy. I teraz, jeżeli masz jakiś problem, lub powiem w swojej osobie, może tak, bo pytanie jest do mnie. Jeżeli ja mam jakiś problem, automatycznie nie chcę, żeby on mnie trapił. Nie lubię, kiedy coś mnie trapi, chodzi za mną jakiś problem, więc szukam rozwiązania. Ale życie jest, jakie jest. Nie zawsze rozwiązanie jest od razu. Czasami nie widać rozwiązania na horyzoncie i masz dwie opcje. Albo nadal będziesz się przejmować, ale to nic nie zmieni, bo nie ma tego rozwiązania, a przejmowanie się, no na pewno tego rozwiązania nie przyniesie, wręcz na odwrót, wykończy cię. A jeżeli jest rozwiązanie, to raz, dwa, od razu siadam, żeby pozbyć się tego problemu i zapomnieć. Więc moją opcją jest wybór. Albo rozwiązanie problemu, albo jeżeli tego problemu, rozwiązania tego problemu nie widzę na horyzoncie, to wybieram, że w tym momencie skupię się na tym, co mam dobrego w życiu. Dlatego, że zawsze mając te złe rzeczy, mamy też dobre rzeczy. I często skupiamy się na tym, co jest złe, zamiast na tym, ile dobrego mamy wokół siebie. Więc ja każdego ranka, bez względu na to, czy mam jakiś problem obecnie, czy nie, wybieram to, że skupię się na tym, co dobre jest w moim życiu. Wybieram to, że będę doceniać małe rzeczy. To, że ja mówię teraz, że wybieram, że skupię się na tym, co jest dobre, to nie znaczy, że ja skupię się na jakichś tam ogromnych osiągnięciach, które obecnie mam. To znaczy to, że ja obudzę się podekscytowana dniem, który zacznę od filiżanki kawy, na przykład w ogródku, na słońcu. To jest moje szczęście, to jest moja mała rzecz i te małe rzeczy, radość z małych rzeczy prowadzi do tych dużych efektów, że ogólnie stajemy się pozytywnymi osobami. Każdy taki mały krok, radość z każdej malutkiej rzeczy, która Ci się dzisiaj przydarzy, prowadzi do tego, że w ostateczności, w całokształcie jesteś pozytywną osobą. I to musi być Twój wybór, że dzisiaj po obudzeniu się nie skupisz się na tym, o Jezu, jaki ja mam znowu problem, a rozwiązania nie ma, ale i tak się postresuję. Musisz wybrać, że dzisiaj pomimo tego, że masz problem,
skupisz się na tym, co jest dobre w Twoim życiu. I często to jest też taka ekscytacja odnośnie życia, to, co prowadzi do tego szczęścia i do tego bycia pozytywnym. Ekscytacja z małych rzeczy. To nie musi być tak, że Ty jutro wyjeżdżasz na wymarzone wakacje i dlatego jesteś podekscytowana. Ty musisz budzić się podekscytowana każdym dniem, który będzie nawet taki sam jak dzień poprzedni, ale masz swoją rutynę, zbudowałaś swoją rutynę z takich małych rzeczy, które po prostu sprawiają, że jesteś szczęśliwa. Dla mnie ta filiżanka kawy, jeżeli ja mogę usiąść w ogródku, a ogródek nawet nie jest jeszcze umeblowany, słuchajcie, ja mam po prostu trawę i płot za oknem w tym momencie. Dla mnie to, że usiądę tam na słońcu, na jakimś tam krzesełku, byle jakim, dla mnie to jest szczęście, ja się cieszę na to. I to jest taki mały, głupi przykład, tak? Natomiast to jest to, o czym mówię. Ekscytacja życiem prowadzi do tego, że jesteśmy pozytywni. Ekscytacja na te małe rzeczy, na spotkanie z przyjaciółką, na telefon z ukochaną osobą, na to, że ktoś powiedział Ci dzisiaj komplement lub na to, że ktoś Cię minął i powiedział Ci dzień dobry. Za to jesteśmy wdzięczni, za to powinniśmy być wdzięczni i to powinniśmy doceniać. Więc jak być pozytywnym? Ekscytować się życiem. Ekscytować się życiem nie tylko wtedy, kiedy jest łatwe i kiedy czekają nas same cudowne rzeczy, wymarzone wakacje, awans w pracy, ale ekscytować się życiem, kiedy tych dużych rzeczy nie ma, ale są te małe. I te małe rzeczy, ta radość z małych rzeczy, ekscytacja małymi rzeczami jest kluczem do dużego szczęścia. Dlatego, że umówmy się, życie nie jest codziennie wielkie, ekscytujące. Życie jest często normalne, ale musimy się z niego cieszyć. Musimy je doceniać, musimy nauczyć się doceniać te małe rzeczy. To jest raz, a dwa, to jest po prostu wybór. To nie oznacza, że jeżeli ja jestem pozytywna, to znaczy, albo nie mam problemów. Każdy ma problemy, ale mimo problemów wybieram to, że skupię się na tym, co dobre w moim życiu. Oczywiście nie zamiatamy problemów pod dywan, jeżeli możemy je rozwiązać, rozwiązujemy, jeżeli nie możemy, wybieramy po prostu skupienie się obecnie na tym, co w naszym życiu dobre, a rozwiązanie problemu przyjdzie z czasem i wtedy będziemy się na tym skupiać. Więc to by były moje takie rady. Radość i ekscytacja z małych rzeczy to jest raz, to jest coś, co ja naprawdę w sobie mam. Dwa, po prostu, to musi być Twój wybór, że jak otwierasz oczy, to wybierasz, na czym się skupisz. I wybierasz te dobre rzeczy. Ja właśnie te dobre rzeczy wybieram. I tu się zaczyna moja paplanina, kochani. Już się rozgadałam na pierwszym pytaniu, strachło mi się, co będzie dalej. Czy aktualnie ćwiczysz? Masz cudowną figurę. I takich pytań, słuchajcie, było jeszcze, czekajcie, nie przewinę. O, jak Waszą sylwetkę? Wyglądasz po prostu bosko. I to są przymiłe wiadomości. Bardzo Wam dziękuję. Mnie jest aż głupio czytać coś takiego w moją stronę, jak sama to wypowiadam. Przerwa na łyk kawy. Bo zawsze robiłam tak, że robiłam Q&A. Słuchajcie, robiłam kawę i potem wypijałam ją po Q&A, bo gadam i zapominam pić kawę i potem ona jest zimna, więc teraz będę piła w trakcie. Słuchajcie, te pytania właśnie o sylwetkę się często pojawiają i chciałabym Wam dać taką w 100% jasną odpowiedź, która być może pomoże komuś, kto ma skłonności do popadania w różne chwilowe diety, zadręczanie się odnośnie swojej sylwetki. Ja mogę Wam szczerze powiedzieć, że schudłam w momencie, kiedy po prostu przestałam być na rygorystycznych dietach. Oczywiście to jest coś, co działa na mnie. Każdy z nas jest inny, ma inny przypadek i niektóre osoby wręcz muszą być na diecie i ja to rozumiem. W moim przypadku, jeżeli pytasz mnie, jak ja schudłam, to ja po prostu zaczęłam się zdrowo odżywiać, a nie być na rygorystycznych dietach. Plus też umówmy się, że nie żeby mi lata leciały, ale z wiekiem, wiecie, jak człowiek jest mój, jak ja zaczynam YouTube'a, to ja byłam naprawdę no młodziutka, ja miałam taką purkną twarz, no nie? O Jezu, chyba mi zaraz, słuchajcie, skończy nagrywać kamerka na chwilę, muszę jeszcze raz ją włączyć. Dobra, czas mi tam zaczął się kończyć na karcie, musiałam włączyć jeszcze raz, wracam. Słuchajcie, jak ja zaczynałam YouTube'a, to ja byłam no taka bardziej pulchna na twarzy, bo jak teraz spojrzę na każdego w przyszłości z moich znajomych, no to jest taka dziecięca, pulchniejsza twarz. A potem z wiekiem, no człowiek trochę smukleje na tej twarzy, tak? Więc to na pewno jest to, ale
po prostu balans i chcę Wam powiedzieć, o ile oczywiście ze względów zdrowotnych i tak dalej, bo tu nie będę nikomu dawała rad w tym temacie, musicie być na diecie, to jest totalnie inna sprawa, ja to respektuję, ja to rozumiem, natomiast u mnie to był balans. Ja na przykład, jeżeli chcę zjeść coś słodkiego teraz, to ja to zjem, ale bez skrupułów, nawet nie będę się tym zadręczać. Jem zawsze, kiedy jestem głodna, ale dzięki temu, że nie ograniczam się, że jem po prostu, kiedy jestem głodna, to automatycznie nie podjadam. Czyli skończyło się podjadanie, coś, co jest często problemem. Nie podjadam, jem regularnie, nie jem mega dużych porcji, dlatego że przez to, że jem regularnie, to nie potrzebuję najadać się, bo jestem wygłodniała po kilku godzinach. Więc to są chyba takie moje główne triki. Wiem, że każdy by pewnie oczekiwał tutaj jakiejś złotej rady, jak schudnąć i że, nie wiem, przeszłam na jakąś cudowną dietę, a jak okazuje się, czasami rozwiązania są te najprostsze, te, które działają i jest to po prostu balans. Nie wchodzenie w żadne rygorystyczne diety. Jeżeli mam ochotę na słodycze, to je zjem. I jem regularnie. Nie doprowadzam do tego, że jestem wręcz wygłodniała i potem rzucam się na jedzenie. Jem małe porcje w regularnych odstępach czasowych. Jeżeli mam ochotę na coś słodkiego, czy na jakąś pizzę, to też ją zjem i dzięki temu, że sobie na to pozwalam, to nie jem blachy ciasta i dwóch pizzy na raz, tylko po prostu zjem normalną porcję tego wszystkiego, bez rzucania się jak łasów na to jedzenie. Więc to jest mój sekret. A jeżeli chodzi o ćwiczenia, kochani, to planuję wrócić na siłownię z tego względu, żeby po prostu dodawać jędrności ciału i żeby się ruszać, bo ja pracuję z domu i powiem Wam szczerze, że pracując z domu człowiek mało się rusza, więc to są takie względy, dla których chcę wrócić do treningów. Natomiast w domu ćwiczę, ale takie rzeczy jak na przykład joga, a bardzo często robię też jogę połączoną z medytacją i to jest super i dla ciała, i dla ducha, więc nie robię obecnie żadnego treningu siłowego, pewnie mi mięśnie przez to spadły, dlatego chciałabym trochę podnieść mięśnie, ale ja po prostu robię teraz wszystko z głową, intuicyjnie. Słuchamy organizmu, jemy regularnie, małe porcje, ale regularne i balans. Jeżeli mamy balans w diecie, to powinno się udać. Okay, see you, I love you, bye bye. Szybki telefon od Dana. Słuchajcie, wracamy do pytań. Jest, gdzie ten Instagram? Dobra, kolejne pytanie. Aha, tutaj jest nawet kilka pytań od jednej osoby, widzę. Czy planujesz w przyszłości wrócić na stałe do Polski? Słuchajcie, gdyby ktoś powiedział mi kilka lat temu, czy planuję przeprowadzić się do Anglii, to ja bym powiedziała, nie, no co ty, nie planuję nic takiego. I co? Przeprowadziłam się do Anglii. Więc jakby planowanie to jest trochę taka nieprzewidywalna rzecz, nigdy nie wiemy, co się wydarzy w naszym życiu, a ja jeszcze jestem taką osobą, która nie przywiązuje się faktycznie do miejsc. Ja mieszkałam w Gdańsku, potem wyjechałam do Warszawy, bo Warszawa jest blisko Gdańska, tam gdzie jest moja rodzina. Teraz mieszkam w Anglii, Anglia jest blisko tam, gdzie jest moja rodzina, więc jakby miejsce dla mnie nie ma znaczenia. To nie jest tak, że jestem przywiązana do miejsca i nie, nigdy nie opuszczę Gdańska, albo nie, nigdy nie opuszczę Anglii, tak? W ogóle nie jestem przywiązana do miejsc. Jeżeli pojawi się taka opcja, będziemy mogli, nie wiem, przenieść się do Polski, to dlaczego nie? Oczywiście, jak najbardziej. Więc czy planujesz w przyszłości? Nie do końca mogę planować przyszłość, powiem Wam tak, bo jak się okazuje, przyszłość jest nieprzewidywalna, ale jestem bardzo otwarta na to. To mogę powiedzieć, jak najbardziej, z chęcią. Jakby przeprowadzki to jest moje drugie imię. Jak sobie radzisz z tęsknotą za bliskimi? I teraz słuchajcie, do momentu, aż nie opublikowałam na moim Instagramie takiej i na moim vlogu tej relacji, gdzie faktycznie byłam ze łzami w oczach, że ciężkie są te dni wylotu, nie wiedziałam, ile osób ma tak naprawdę ten problem, że tęskni za swoimi bliskimi. Bo ja mam coś takiego zawsze, że ja nie chcę narzekać, dlatego że ja wiem, że to nie jest koniec świata. Natomiast też zawsze po prostu, jeżeli coś czuję w danym momencie, to nie uważam, że powinnam to ukrywać tylko dlatego, żeby ktoś nie pomyślał, że narzekam, bo takie chwilowe narzekanie to jest norma, to jest
to jest nasze życie, tak? I teraz okazało się, że bardzo dużo osób ma ten problem i powiem Wam, jak ja sobie z tym radzę. Przede wszystkim najgorszy dla mnie jest po prostu ten dzień wylotu. Czy to mojego wylotu, jak wylatuję z Gdańska, czy jak to, nie wiem, moja mama i babcia były tu ostatnio, czy jak moja mama właśnie była ostatnio, to dzień jej wylotu był bardzo ciężki. Wręcz wydaje mi się, że chyba ciężej jest, kiedy to ja zostaję tutaj, dlatego że powiedzmy odwozimy moją mamę na lotnisko, tak jak ostatnio odwieźliśmy ją na lotnisko, tak? Ona siedziała za mną z tyłu w samochodzie, śmieliśmy się, gadaliśmy, no i wracasz z tego lotniska, ona przechodzi przez odprawę, potem lot, potem wraca do domu, rozpakować się i wiecie, i to jest już głowa zajęta, natomiast ja wsiadam do tego samochodu, tam gdzie siedziała moja mama za mną, teraz jej nie ma, ja już czuję po prostu ten brak, że jej głosu za mną nie ma, tak jak przed chwilą gadałyśmy, potem wracam tu do domu, jej pokój jest pusty, a przed chwilą w nim była, rano schodzę na kawę i robiłam jej kawę przez kilka dni codziennie, a teraz robię tylko sobie jedną, dla Dana i dla mnie, a tej trzeciej kawy nie ma, no po prostu wiecie, to jest to, kiedy czujesz faktycznie, że kurczę, brakuje tej obecności. I to są te momenty, kiedy faktycznie tęsknię i odczuwam tą tęsknotę. Natomiast jeżeli jest ten dzień wylotu i ja czuję się smutna, to ja sobie pozwalam na ten smutek. Jeżeli chce mi się płakać, to ja się popłaczę bez problemu, wypłaczę to ile trzeba. Natomiast nie jestem zwolenniczką przebywania w takim stanie rozpaczy i pogłębiania tego smutku przez długi czas, dlatego że to nie jest koniec świata. Jakby ja wciąż automatycznie po tym, jak się wypłaczę, czy jak po prostu no, poczuję się smutna, to nie jest tak, że o nie, nie mogę być smutna, muszę trzymać się, muszę być twarda. Nie muszę być twarda. Jeżeli czuję się smutna, tęsknię obecnie za rodziną, to pozwalam sobie na ten smutek, ale nie pozwalam sobie na ten smutek zbyt długo, dlatego że muszę doceniać to, co mam, bo przede wszystkim mam rodzinę, za którą mogę tęsknić. To jest coś, czego niektórzy na przykład nie mają. To jest ogromne szczęście mieć za kim tęsknić, tak? Co więcej, odległość między Polską a Anglią to są 2 godziny. Jak ja się wyprowadziłam do Warszawy, to pendolino jechało 2,5 godziny. Właściwie odległość czasowa zajmuje tyle samo, jest taka sama dla mnie. Więc jakby okej, to brzmi gorzej, że mieszkam w innym kraju, ale to nie jest tak, że nie mamy możliwości spotkać się ze sobą. Żyjemy w czasach, gdzie są loty. Był moment oczywiście, gdzie wszystkie granice były zamknięte, nie było lotów, tak? To było ciężkie. Natomiast teraz, jeżeli chcę, to są przynajmniej 2 razy w tygodniu loty. Jeżeli mamy na to czas, to widzimy się, kiedy tylko możemy i mamy tą możliwość i to trzeba doceniać, że jeżeli tęsknisz za kim, to za kimś, to zawsze możesz zabukować ten lot, zaplanować to spotkanie i odliczać dni i to już jest coś, co pozwala mi radzić sobie z tą tęsknotą. Codzienne telefony lub codzienna jakaś to już wiadomość, tak? Miłego dnia. Miłego dziomka, wysyłamy sobie, czy kocham cię, wysyłamy sobie wiadomości, jakiś ten kontakt zawsze jest, nie zawsze oczywiście jest czas się dzwonić, ale coś tam napisać zawsze, czy wysłać sobie jakieś zdjęcie, to pozwala mi radzić sobie z tęsknotą, właśnie to, że zawsze możemy zablokować te loty i samo to, że po prostu no, mam tą rodzinę i nie chcę pogłębiać tego smutku, że tęsknię, dlatego że podejmujemy w swoim życiu jakieś wybory i później ponosimy również konsekwencje tych naszych wyborów. Ta tęsknota jest konsekwencją wyboru tego, że jestem w Anglii, natomiast to nie jest koniec świata, to nie jest jakaś straszna konsekwencja i nie lubię też po prostu, wiecie, zanurzać się w tych problemach. To jest to właśnie, to co mówiłam w pierwszym pytaniu, że wybieram skupienie się na pozytywach. Czyli mimo tego, że jeżeli mam ten smutek w sobie, to pozwalam sobie go mieć, ale nie za długo, bo to nie jest tego warte. Potem zauważam te rzeczy, z których mogę się cieszyć w całej tej sytuacji. A potem z kolei jak się spotykamy po dłuższym czasie tacy stęsknieni, to w ogóle też jest cudownie, bo człowiek jest stęskniony, docenia ten czas jeszcze bardziej, spędza ten czas jeszcze bardziej intensywnie niż jakbyśmy mieszkali obok siebie 5 minut od siebie, więc są plusy i minusy każdej sytuacji, więc ja po prostu staram skupić się na plusach, ale tak, przyznaję, jest mi czasem smutno, te dni wylotu to jest najgorzej, tak? To wtedy są te łzy tak naprawdę, ale potem człowiek rusza już ze swoim życiem, no musisz iść do przodu i ponosić konsekwencje swoich wyborów, tak? Wszystkie osoby, które mieszkają za granicą, wybrały taki wybór, dokonały takiego wyboru, mają taką konsekwencję, ale to nie jest najgorsza konsekwencja, tak? Nie jestem pewna, w sensie nie wydaje mi się, żebym mogła się przeprowadzić na przykład
do Stanów, tak? Bo wtedy to już by było cięższe, zależy jak to jest też zżyty i absolutnie nie krytykuję takich wyborów. Natomiast ja osobiście pewnie takiego wyboru bym po prostu nie dokonała, natomiast to, że mieszkam w Anglii, to nie jest koniec świata. To nie jest tak, że my musimy zaplanować rok wcześniej to spotkanie, my możemy na przykład w tym tygodniu zaplanować spotkanie na przyszły tydzień. A czy każdy, kto mieszka w tym samym, czasami osoby, które mieszkają, słuchajcie, w tym samym mieście, nie widzą się przez miesiąc czy dwa tygodnie. No coś mi ta kamera, słuchajcie, szwankuje. Dobra, przechodzimy do dalszych pytań. Ulubiona stylizacja to sportowa czy elegancka? Dobra, teraz mam do Was pytanie. Każdy, kto mnie zna, niech odpowie sobie, co myśli, że ja odpowiem. Sportowa czy elegancka? No pewnie, że elegancka. Ja bardzo lubię eleganckie stylizacje, a najbardziej lubię, kiedy te eleganckie stylizacje są połączone ze sportowymi, dlatego że ja zawsze to powtarzam swoim klientkom. Wiecie, że mam swój biznes, Style by Paulina Czyńska i wszystkie moje klientki, które stylizuję, zawsze im powtarzam, że to, co chcesz osiągnąć, czy jak chcesz się czuć w danym dniu, czy w ogóle w swoim życiu, to ubiór bardzo w tym pomaga, że się będziesz czuła tak, jak chcesz w swoim życiu, czy w danym dniu. Tak, jeżeli idziemy na rozmowę w sprawie pracy, to musimy ubrać się też tak, żebyśmy czuły się pewne siebie. Żebyśmy ubrać się tak, jakbyśmy już tą pozycję w pracy miały. I to pomaga. I ja oczywiście lubię ubierać się elegancko, dlatego że to sprawia, że czuję się ze sobą tak, jak chcę się czuć. I powiem Wam, że też zauważyłam, że na przykład jeżeli pracując z domu ubiorę się w jakieś rozciągnięte ciuchy i zwiążę włosy po prostu na cebulę do góry, jestem dużo mniej produktywna. Naprawdę sprawdziłam to, dużo mniej robię, obijam się dużo łatwiej, bo nie jestem jakby zwarta i gotowa do działania, więc jeżeli się ogarnę, pomaluję, ubiorę się ładnie, automatycznie wiem, że ja jestem gotowa do pracy i czuję się, jakbym była gotowa do pracy, rozumiecie? Czuję się pewna siebie, czuję, że mogę osiągać jakieś tam sukcesy, mogę spełniać swoje marzenia, dzisiaj jestem do tego gotowa i czuję się sama ze sobą, sama z tym, jak wyglądam, jak patrzę w lustro, gotowa do działania. Więc będzie to stylizacja elegancka, ale na przykład to, co mam teraz na sobie, zobaczcie, to jest taka stylizacja niesportowa, bo to nie jest dres. Ona jest elegancka, ale to są spodnie na gumce i luźna koszula, tak? Więc możemy połączyć coś, co jest eleganckie z wygodą. Jakby elegancja nie musi iść w parze z tym, że to mają jakieś sztywne spodnie, wysokie szpilki, tak? To może być coś eleganckiego, ale zarazem wygodnego, więc zapraszam do mnie na stylizację, jeżeli ktoś chciałby odnaleźć swój styl. Czy masz jakieś sposoby na dobrą organizację czasu? Aha, czekajcie, bo tutaj jeszcze ta sama osoba. Na koniec, jesteś naszą inspiracją modową i życiową. Ambitna, szczera i ciepła osoba. I chciałam Wam powiedzieć tutaj, przeczytałam to z tego powodu, nie żeby sobie posłodzić, chociaż oczywiście jest to przemiłe, ale dlatego, żeby móc powiedzieć każdej osobie, która wysyła mi taką wiadomość, która mówi mi takie miłe rzeczy, że bardzo dziękuję Wam za to i bardzo to doceniam, bo czasami może wydawałoby się niektórym, niektórzy zaczynają wiadomość, nie wiem, czy to nawet odczytasz. Ja nie zawsze odpiszę, ale ja odczytam, bo tych wiadomości jest faktycznie dużo, ale nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, że mam Wasze wsparcie. I to nie jest tak, że okej, mam już 100 tych wiadomości, to ta 101 mi nic nie zrobi. Uwierzcie mi, że zrobi, że to jest dla mnie ważne. I dziękuję każdej osobie, która znalazła czas. Ja też staram się znaleźć czas, żeby zawsze odpisać, czy chociaż poserduszkować wiadomość, że jest, nie wiem, coś się tam wydarzy, jest jakiś tam napływ wiadomości. Natomiast zawsze staram się znaleźć ten czas, tak jak Wy znajdujecie ten czas dla mnie, bo to jest oczywiście Wasz czas i Wasze poświęcenie, że usiądziecie z telefonem i napiszecie mi coś miłego, a nie musicie. I naprawdę jesteście super babkami, że kobieta kobiecie potrafi sprawić komplement i bardzo, bardzo to doceniam, dziękuję. Dobra, dalej, bo już teraz Wam zaczęłam też słodzić, ale zasługujecie na to, dziewczyny i faceci, jeżeli oglądają. Czy masz jakieś sposoby na dobrą organizację czasu? Mam masę takich sposobów, przede wszystkim to, co zawsze powtarzam, to jest plan. Jeżeli wydaje Ci się, że nie zorganizowałeś swojego czasu dobrze, że Twój czas w ciągu dnia nie jest dobrze zaplanowany, to może dlatego, że działasz bez planu. Dlatego ważne jest, żeby rozpisać sobie wszystko w kolejności, w takiej, jakiej chcesz to zrobić. Bo jeżeli budzisz się rano i wiesz, że masz do zrobienia 10 rzeczy, to myślisz automatycznie,
muszę zrobić to, jeszcze to i tamto. I zabierasz się za wszystko po trochu, ale nic nie kończysz. Jeżeli masz listę, masz plan, napiszesz sobie, ok, zaczynam od tego. Bo nawet logicznie tak mi będzie najłatwiej. Zrobić sobie plan, jak to logicznie wszystko zrobić i godzinowo wyznaczyć sobie czas. Bo często jest tak, że powiem sobie, ok, najpierw zrobię to, potem tamto, no i siadamy do tej pierwszej rzeczy. A i tutaj jeszcze wiecie, a zrobię jeszcze kawkę, a tu spojrzę, co tam sąsiad robi przez okno i czas mija. Nie, wyznacz sobie czas, ok, od 12 do 14 mam czas, żeby się tym zająć, tak? Plan to jest podstawa dobrej organizacji czasu. Więc to by była taka moja jedna z rad. Dalej. Jakie plany na wakacje? Wyjazd w fajne miejsce. Tak, właśnie jesteśmy w trakcie tworzenia planów na wakacje. Myślimy o tym, żeby pojechać gdzieś dalej troszeczkę i możecie zgadywać w komentarzach, gdzie myślicie, wybierzemy się, gdzie jest taki dalszy kierunek, w którym chcielibyśmy podążyć, więc jestem ciekawa waszych typów, a wy oczywiście, gdzie wybraliśmy tą destynację, dowiecie się w swoim czasie, dlatego że ja nie lubię mówić o takich planach, na przykład wakacyjnych i tak dalej, nim są w 100% zabukowane. No wiecie, wiele razy było tak, że mieliśmy zabukowany wyjazd i loty były odwołane. I człowiek później mówi o tym i potem trzeba się z tego tłumaczyć, więc powiem wam tak, bardzo chcemy pojechać w taką dalszą destynację, ale jak to, wiecie, jak to jest z planami, prawda? Więc dopóki coś nie jest zabukowane lub dopóki się faktycznie nie odbędzie, to nigdy nie wiesz, więc nie będę jeszcze mówiła, ale jest plan pojechać gdzieś dalej. Dajcie znać, co myślicie, wybraliśmy? Jestem bardzo ciekawa. Pomysł na randkę, niespodziankę dla faceta. Aktywność weekendowa. Znowu się rozgadam. Słuchajcie, ja to uwielbiam w ogóle robić takie niespodzianki, takie od siebie, dla moich bliskich. Pewnie widzieliście już to po vlogach, że dla osób, które kocham, które są blisko mnie, naprawdę lubię zaplanować ten czas i to nie chodzi o jakieś robienie nie wiadomo czego, tak, za miliony monet. To chodzi o poświęcenie swojej uwagi i włożyć swoje starania w coś, żeby druga osoba się uśmiechnęła. Pomysł na taką randkę dla faceta? No słuchaj, na przykład, ja tego jeszcze nie zrobiłam, ale chciałabym coś takiego zrobić. Więc może to mnie zmotywuje, może teraz zrobimy razem plan. Powiedz swojemu facetowi, na przykład w weekend, że może wieczorem obejrzymy film. No i wiecie, jak to, siadacie przed telewizor, oglądacie film, tyle, tak? Więc jakby już zaplanuj w jego głowie, że nie wychodzicie czy coś, tylko że obejrzycie film, ale nie wiem, niech on gdzieś tam wyjdzie, jak wróci do domu, to zaskoczysz go tym, że przygotujesz na przykład jakieś tam przekąski, wszędzie będą jakieś takie światełka, świece zapalone, zrobisz prawdziwą noc filmową z jakimś takim ulubionym waszym wspólnym filmem czy czymś, co byście bardzo chcieli zobaczyć, albo serialem. I widziałam, że w internecie można zamówić takie kubełki na popcorn, takie wiecie, w paski, takie jak są w filmach często. Więc może zamówić takie pudełka z popcornem, nachosy z serowym i z taką salsą pomidorową, z sosem serowym i salsą pomidorową. Świece oczywiście wszędzie dla klimatu, może jakaś deska serów, jakieś tam przekąski, no coś takiego na przykład, no i wiecie, koleś myśli, że obejrzycie film po prostu, a zorganizować całą noc filmową, albo wiecie co widziałam, to jest chyba taka strona, ona się nazywa Not on the High Street, tam są super rzeczy właśnie w Anglii na takie tematyczne imprezy i widziałam chyba taki kocyk, na którym możecie nadrukować napis i tam było, że rozkładacie na ziemi ten kocyk i tam jest napisane Movie Night, no i na przykład Paulina i Dan. Więc macie w ogóle personalizowany koc na waszą noc filmową, siadacie na nim, rozkładacie wszystko w koło. No to jest na przykład, już mnie ponosi wyobraźnia, słuchajcie, już zaplanowałam wami sobie wieczór filmowy. No co jeszcze, można zrobić jakiś piknik na przykład nad jeziorem, czy grilla zorganizować, tak? Teraz robi się ciepło, już jest bardzo ciepło w Polsce, słyszałam, że w ogóle są upały, teraz w Anglii już się też będzie robiło ciepło od tego tygodnia, więc możecie zapakować grilla w bagażnik, pojechać w jakieś piękne miejsce nad jeziorkiem, rozstawić grilla, wziąć ze sobą wszystkie przekąski, czy jeżeli nie będziecie jechać samochodem, to nawet jakieś piwko, czy plastikowe kieliszki, jakieś małe prosecco, no naprawdę to jest super sprawa, żeby coś takiego zrobić, no więc tyle tak na spontanie mogę powiedzieć, a jak się zastanowię, to pewnie by jeszcze więcej mi wyszło. Dobra,
Dalej. Kochana, co pod bluzkę bez ramionczek? A kochana, słuchaj, taki stanik bez ramionczek, który ma silikonowe wkładki, czyli on przykleja się do naszego biustu. Ja noszę takie staniki albo właśnie do bluzek bez ramionczek, albo do takich bluzek, które są trochę prześwitujące i pod które nie mogę założyć normalnego stanika, bo na przykład wychodziłby, bo dekolt będzie głęboki i ten stanik by wychodził górą, więc jeżeli tego nie chcę, to też założę taki stanik silikonowy, który się nigdzie tam naokoło nie odznacza, ale nic nie będzie prześwitywało. I tak samo do bluzek bez ramionczek, po prostu takie staniki znajdziecie, nawet Gatta chyba ma takie sklepy z rajstopami, Calzedonia. Jeżeli mieszkacie w Anglii, to w Primarku też kiedyś widziałam taki, kupiłam też taki stanik, więc po prostu takie samo przylepne staniki bez ramionczek, które po prostu trzymają się tu na froncie i one faktycznie się trzymają, zwłaszcza no jak macie coś obcisłego. Ja zawsze noszę takie staniki pod obcisłą bluzkę, bo ona podtrzymuje ten stanik też, nigdy mi nie spadł, o tyle wam powiem, więc się nie martwcie. Jak odnaleźć swoją pasję i przerodzić ją w biznes? Gratuluję nowego biznesu. Słuchajcie, kolejne pytanie, na które mogłabym pewnie poprowadzić całą konwersację i usiąść z wami przy stole i dosłownie nagrać wam film cały tylko o tym. Mam wrażenie, że to Q&A będzie trwało 2 godziny. Dobra, zobaczymy. Jak odnaleźć swoją pasję i przerodzić ją w biznes? Gratuluję nowego biznesu, przede wszystkim bardzo dziękuję. Jak odnaleźć swoją pasję i przerodzić ją w biznes? Myślę, że to często jest tak, że zmuszamy siebie, tak? Na przykład ja miałam coś takiego kilka lat temu, że właściwie każdy, kto był blogerem, zakładał swoją firmę jakąś tam odzieżową, tak? Czy jakąś firmę, nie wiem, z czymś, z jakimś produktem. Ja sobie mówiłam, Boże, czy ja też powinnam to założyć taką firmę z jakimś produktem? Ale ja w ogóle tego nie czułam, dlatego ja nigdy tego nie zrobiłam. Ja miałam podejścia do tego, chciałam, ale w ogóle tego nie czułam. Ale dla mnie to jest tak, że jeżeli ja czegoś nie kocham, jeżeli nie jestem w tym całym sercem, to ja z tego zrezygnuję. Ja nie będę tego robiła. Ja siebie znam, tak działa natura człowieka. Wyjdzie ci coś, jeżeli robisz to z sercem i robisz to z pasji. Dlatego też tyle osób, które zaczynało na przykład swoje konta na YouTubie i dzisiaj nie ma na przykład po roku, tak? Znam dużo koleżanek, które do mnie pisały: Paulina, zakładam konto na YouTubie, będę robiła to i to, a dzisiaj na przykład już po roku czy po pół roku już tego nie robią, bo wcale tego nie czuły. Zrobiły to dla zasięgów, zrobiły to, bo inni to robią. Czy dla zasięgów, czy dla pieniędzy. To tak nie działa. Jeżeli tego nie czujesz, to nie wyjdzie. Dlatego ja zawsze z biznesem byłam taka ostrożna. I czasami trzeba zaufać, że życie pokieruje nami w pewnym kierunku, w odpowiednim dla nas czasie, w odpowiednim dla nas miejscu. Znajdziemy coś, co naprawdę sprawi, że to kochamy. I u mnie tak jest z modą. Z modą, tak jak gadałam z moją przyjaciółką, jakby ja zawsze w tym byłam. Ale nie zawsze wiedziałam, że chcę, żeby to był mój biznes. Ja robiłam to z pasji, robiłam to z miłości. I pomysł na ten biznes przyszedł do mnie właściwie od was. Bo dostawałam pytania od moich obserwatorek, czy ja nie myślałam o tym, żeby właśnie świadczyć usługi stylistki, żeby pomagać w znajdowaniu stylizacji, czy na przykład personal shoppera. I czytając o tym, czy o tym nie myślałam, automatycznie zaczęłam o tym myśleć. Zaczęłam się przygotowywać do tego i powiem wam, że tak się w tym zakochałam, robiłam to z taką przyjemnością. Ja naprawdę długo się nim wam w ogóle o tym powiedziałam, się tak długo do tego przygotowywałam, ale ja nawet o tym nie paplałam, bo ja byłam taka szczęśliwa robiąc to. I wasze pytania też mnie tak napędzały, że mimo tego, że kilka lat temu sobie myślałam, Boże, pewnie powinna mieć jakiś swój produkt, no każdy ma markę odzieżową, też pewnie powinna mieć markę odzieżową, czyli każdy ma, nie wiem, markę z biżuterią, może też stworzy swoją biżuterię, ale po co na siłę czasami, wiecie? I w odpowiednim momencie dla mnie życie podsunęło mi ten biznes i kocham to robić. Jestem taka szczęśliwa, że mogę w ogóle was poznać dzięki temu, bo nie ukrywajmy, moje klientki to są moje obserwatorki, tak? Każda moja klientka okazuje się moją obserwatorką. Więc jakby budując mój Instagram, okazywało się, że ja już budowałam nieświadomie ten biznes, który mam teraz, bo baza moich klientów to są moje obserwatorki, które gdzieś tam oglądają mnie i dzięki temu, że w pakiecie zawsze jest konsultacja online, to, że my się możemy spotkać twarzą w twarz tak naprawdę, no online, ale twarzą w twarz pogadać. Tak jak ja teraz gadam do was, tak
dana osoba, dana klientka, która do mnie przychodzi, ma możliwość pogadania w ten sposób ze mną, ale twarzą w twarz. I to jest niesamowite, że zbudowałyśmy taką relację i nawet budując tą relację z Wami, nigdy nie myślałam o tym, że buduję relację z moją przyszłą klientką. A tak było, więc czasami to jest tak, że nie ma co szukać na siłę. Ale co warto robić, to warto próbować różnych rzeczy. Bo dopóki nie spróbujesz danej rzeczy, to nie wiesz, czy ona sprawia Ci przyjemność. Więc zamykanie się, jeżeli nie ma czegoś, co naprawdę Cię pasjonuje, to widocznie nie spróbowałaś jeszcze wszystkiego. Na pewno nie spróbowałaś jeszcze wszystkiego. Dlatego odkrywaj, znając siebie, pomyśl, co mogłoby być Twoją pasją. Szukaj swojej pasji, ale nie zmuszaj się. Jeżeli tego nie czujesz, to nie przerodzisz tego w biznes. Bo tam pytanie było tak, jak znaleźć swoją pasję i przerodzić ją w biznes. Znajdź tą pasję, którą faktycznie lubisz. Bo jeżeli ja bym się nie interesowała modą, to mi by się w ogóle nie chciało tego robić. Wiecie, ile ja czasu poświęcam naprawdę na ten biznes? Mi to teraz zajmuje większość mojego czasu, bo ja się tak do tego przygotowuję, do rozmowy z Wami. Potem tworzę moodboard, potem tworzę lookbook, w ogóle robię zakupy dla Was, tak? To jest tak czasochłonne, że nie wyobrażam sobie, żebym mogła to robić nie lubiąc tego. Gdyby mi to nie sprawiało przyjemności, a dla mnie to jest po prostu, ja się ekscytuję tym, ja się budzę podekscytowana, kiedy wiem, że mam spotkanie z Wami, czy wiem, że będę tworzyła dzisiaj lookbook dla klientki. Gdybym nie była tym podekscytowana, to zabiera tyle czasu, że pewnie by mi się po prostu nie chciało. Więc uwierzcie mi, że Wy musicie najpierw znaleźć coś, co kochacie robić, żeby móc przerodzić to w biznes. Taki długotrwały, tak? Bo przerodzić w biznes można wszystko, ale utrzymać ten biznes, żeby się nie poddać, żeby się nim nie znudzić, to jest ciężkie. Biznes możesz założyć ze wszystkiego, czy tak jak ja mówiłam, tak? Wszystkie blogerki zaczęły otwierać swoje firmy, to ja mówię, Boże, ja też pewnie powinnam i otworzyłabym tą firmę. Czy miałabym ją dzisiaj? Nie, bo ja tego nie czułam, nie chciałoby mi się tego robić. Posiadanie swojego biznesu to jest naprawdę czasochłonna sprawa, więc kluczem jest to, że musicie to kochać. Ale ja się nagadam. Dalej. Czy manifestacji można się wyuczyć? Dziewczyny, te pytania są tak głębokie i tak mogłabym o nich gadać. Tak, manifestacji można, ale trzeba się wyuczyć. Trzeba pamiętać, że manifestacja sama w sobie nie zadziała, jeżeli nie będzie też Waszych czynów, więc manifestacja połączona z czynami prowadzi do tego, jakby manifestacja to jest wzmocnienie tego efektu końcowego, to, że do niego faktycznie dojdziemy. Manifestacja to jest taka wewnętrzna wiara w to, że nam się uda. Manifestujemy już od razu, mając ten mindset, że my to osiągniemy, widząc efekt końcowy, widząc, że nam się to udaje. To jest manifestacja, a manifestacja bez czynu nie da rady, dlatego trzeba też nauczyć się wychodzić ze strefy komfortu. A dlaczego? Łyk kawy. Ano dlatego, że powiedzmy, chcemy coś osiągnąć, tak? Ale w danym momencie tego nie mamy. Więc, żeby móc coś osiągnąć, musimy dokonać jakiejś zmiany. Skoro w tym momencie tego nie mamy, to coś musi się zmienić. Automatycznie w naszej głowie zmiana zaczyna kojarzyć się z czymś, co nie jest do końca komfortowe, co nie jest wygodne, dlatego że musisz coś zmienić, musisz wyjść ze swojej strefy komfortu. Jeżeli musisz coś zmienić, to znaczy, że nie wiesz, jak to będzie i nie wiesz do końca, czy to się uda. Gdzieś tam są wątpliwości. Więc bardzo często ludzie wracają do swoich starych nawyków. Nawet jeżeli to, co mają obecnie, ich nie uszczęśliwia, nie sprawia, że są szczęśliwi, to wrócą do tych nawyków, które znają, bo przynajmniej wiedzą, co ich czeka. Więc żeby coś zmienić, żeby w ogóle coś osiągnąć, trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, dokonać jakiejś zmiany i kiedy pojawia się wątpliwość, to nie wracać do swoich starych nawyków, a manifestować to, że to się uda. Manifestować, czyli głęboko wierzyć w to, że to, co chcesz osiągnąć, uda Ci się, że jeżeli udało się osobie jakiejś tam, to Tobie też się uda, dlatego że ta inna osoba nie jest jakimś nadczłowiekiem, to nie jest inny rodzaj człowieka. Wszyscy jesteśmy tym samym gatunkiem, wszyscy jesteśmy ludźmi. Jeżeli bardzo czegoś chcesz,
to możesz to osiągnąć, ale jeżeli tego obecnie nie masz, to znaczy, że będzie potrzebna jakaś zmiana. Zmiana, czyli uczucie dyskomfortu, zmiana, czyli wyjście z tego, co znamy i pojawienie się pewnych wątpliwości, dlatego wtedy przydaje się manifestacja, która sprawia, że wierzymy w to bardzo i wkładając tą energię w swoje działania, tą energię dużej pewności siebie, jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko, więc tego można się nauczyć, ale trzeba się też nauczyć po prostu zmiany swoich przekonań, że możesz to osiągnąć, faktycznie w to uwierzyć i wychodzić z tej swojej strefy komfortu, dokonywać tych zmian w stronę swoich marzeń, wierząc, że to się uda. Więc można się tego wyuczyć. Właściwie to niewiele osób się z tym rodzi, tak? To, tego się trzeba wyuczyć. Więc to jest super droga do samorozwoju, a jeżeli chcecie o tym więcej poczytać czy posłuchać, to bardzo polecam Wam czy to filmy, czy książki, czy podcasty z doktorem Joe Dispenza. To jest kopalnia wiedzy i to, co ja w nim uwielbiam, to jest to, że on mówi o prawie przyciągania, o manifestacji, o pokonywaniu jakichś tam swoich przekonań i swoich granic na podstawie badań naukowych. Czyli on nie mówi Wam tego jako jakaś tam magia, bo dużo osób po prostu myśli, że to jest magia. On daje Wam dowody naukowe, jak działa nasz umysł i ogólnie, no jak to wszystko działa w świecie, to jest temat rzeka. Ja tak lubię o tym gadać, że mogłabym o tym gadać bez końca, dlatego muszę przestać, bo się nie odczepię od Was, słuchajcie, w tym Q&A. Będę tu siedziała do jutra. Będziecie robić sobie ogród, do nowej części vlogi są super, pozdrawiam. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Z chęcią będę dodawała jeszcze więcej filmów, tak jak mówię, właśnie teraz wychodzę na prostą, że te filmy znowu się tutaj regularnie pojawiają. Czy będziemy robić ogród? No pewnie, że będziemy robić ogród, ale słuchajcie, nie mam żadnego pomysłu na ten ogród i nie chcę jakby... Nie chcemy ładować pieniędzy w ten ogród, kiedy nie mamy do końca wizji, co do końca chcemy z nim zrobić. Albo w jakieś rzeczy, które tam nam się podobają, ale razem nie będą grały, więc musimy mieć projekt tego ogrodu, musimy zastanowić się, co chcemy, a na razie nie mamy pojęcia, więc na ten rok nie wydaje mi się, że zrobimy ogród. Jakby totalnie, wiecie, ja nigdy nie miałam ogrodu, więc ja nie wiem, jak fajny ogród wygląda, jak funkcjonuje praktyczny ogród, więc nie wiem, co zrobić w tym ogródku. Chciałabym mieć jakieś swoje przyprawy, warzywka, może w jakimś tam rogu jakieś kwiaty, ale żeby się nie gromadziły pająki, nie wiem, słuchajcie, no widzicie, to jestem ja, więc patrzę teraz nawet na ten ogród, jak mówię, no nie widzę, patrzę na ten ogród i nie widzę, jak to wygląda jeszcze, więc wolę poczekać, jakby nie spieszy się, mam tutaj krzesełko wędkarskie, na którym siadam rano, piję kawę i mam trawę, po której chodzę, uziemiam się tutaj i wszystko jakby gra. To mi na razie wystarcza i z tego jestem zadowolona, ale mam nadzieję, że przyjdzie mi ta wizja tego ogrodu i że zrobimy go w końcu raz, a porządnie. Kochani, ale Was zagadałam. Mam nadzieję jednak, że to Q&A Wam się podobało, że Was zainspirowało, zmotywowało. Zostawcie odzew w komentarzach. Czekam na Wasze komentarze zawsze bardzo po każdym filmie, więc piszcie, co myślicie, czy to Q&A było fajne, czy chcecie więcej, to na pewno powtórzę takie okienko na Instagramie i będzie można mi zadawać pytania. Nie przedłużam już, bo i tak zajęłam Wam pewnie masę czasu. Żegnam się z Wami, kochani. Cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!